Cześć, tu Ania po godzinach. Dzisiaj zainstalujemy sobie mod, który dodaje nam taką jakby dodatkową grę do naszego Minecrafta. Tworzy nam inny świat i będzie to świat zwany dalej Śródziemiem, czyli mod, który nazywa się The Lord of the Rings mod. Co trzeba zrobić? Trzeba go sobie najpierw ściągnąć. A zatem pobieramy pliki. I ten plik, jeden w sumie, ściągamy z takiej strony. Oczywiście w opisie do filmiku ta strona będzie podana. No i po wejściu na tą stronę zjeżdżamy sobie na dół. Tutaj mamy filmiki przedstawiające, co tam można w tym Śródziemiu wykombinować, wygrać i tak dalej, i tak dalej. Także sobie to wszystko obejrzyjcie. Tutaj jest bardzo dosyć istotna rzecz. Mają specjalną stronę z Wikipedią dla tej gry. Także jak się tutaj kliknie, to się przechodzi tutaj i tutaj jest wszystko opisane, co dotyczy tej gry, więc polecam, żeby sobie obejrzeć. Dobrze, i zjeżdżamy dalej, zjeżdżamy dalej, zjeżdżamy dalej i tutaj mamy download i tutaj w tym miejscu, gdzie jest napisane here, czyli here, tu klikamy i ściągamy stąd tą grę. OK, jak już mamy ściągniętą, to możemy zainstalować. Instalujemy. Żeby zainstalować tę grę, to przede wszystkim, co musimy zrobić, to z folderu roaming, nasz folder .minecraft musimy sobie skopiować, żeby w razie, gdyby nam się coś nie udało, sobie do tego móc wrócić. A ci, którzy używają non-premium, oczywiście kopiują folder non-premium. To tyle tytułem wstępu. I teraz tak, ja sobie wczoraj zainstalowaliśmy LotsoMobs i Morph. Ja sobie te moby wyrzuciłam, znaczy wyrzuciłam, wyjęłam z tego mojego pliku mods, bo po prostu nie chciałam w tej grze Lord of the Rings powstanie nowy świat, gdzie będą nowe stwory i tak dalej, więc nie chciałam mieć za dużo tych stworów. A z kolei też nie chciałam się przy każdym zabiciu na przykład elfa czy czegoś tam zamieniać się w tego elfa, więc ten morph beta też sobie stąd zabrałam. OK, czyli to tyle tytułem drugiego wstępu i teraz już przechodzimy do instalacji. Więc żeby zainstalować ten plik, to wchodzimy w nasz roaming, w nasz .minecraft, non-premiowcy wchodzą w non-premium. Do folderu mods wchodzimy i przeciągamy tutaj ten plik Lord of the Rings i mamy zainstalowane. Wchodzimy w Minecrafta, uruchom. Mamy Forge 804, 804, Play. Pokaż się, pokaż, pokaż się, pokaż. Pokaż się. I mamy moc. I tutaj gdzieś będzie jest Optifine, jest Forge, Playery, wszystkie tam API, Too Many Items, The Magic. O, jest The Lord of the Rings mod. Gotowe. Wchodzimy w tryb. Wchodzimy sobie na świat, który tam miałam już. Czytywanie świata, pobieranie terenu. Dobrze. I mamy tutaj, tu sobie tam kiedyś sprawdzałam, czy mi działa ten mod, co się haczy. Ten o, jak on się nazywa? No, żeby móc sobie enchantować bardziej. Dobrze, co musimy teraz zrobić? Musimy wejść w E. Musimy zobaczyć, czy nam doszły jakieś, o, tutaj mamy trolle, nie trolle, takie rzeczy różne, łóżko, elfie, o, mitrilowe, jak one się nazywają, łuki, czy coś takiego, o, kości hobita, jak widać, są mniejsze, jakieś inne, no dużo, dużo, dużo rzeczy nam doszło, takich elfich, jabłka,
elfie łóżko, mięso jakieś dodatkowe, pierścień hobbici i takie tam piwa, pierdoły. Dużo, dużo rzeczy nam doszło, czyli że mod jest zainstalowany. Tu jeszcze jak się wejdzie na Creative, to teraz nacisnę O, żeby zlikwidować to. O. I jak jesteśmy na Creative, to jak tutaj naciśniemy na to, to o, tutaj mamy, że z Middle Earth, czyli ze Śródziemia, mamy wszystkie itemy, jakie są w Śródziemiu. Jak widać, dużo tego wszystkiego jest. O, stwory, fajki, różne różniste, różnistości i pierścienie. O, i nawet jest laska Gandalfa. No super. Więc zrobimy tu z powrotem, mamy normalne. Teraz robimy O i przerzucamy się na survival. Ok, wychodzimy z tego. I żeby się dostać do tego świata, bo to jest zupełnie inny świat, Śródziemia, musimy wejść do Śródziemia po prostu, to tak, w craftingu musimy sobie skraftować jedną sztabkę złota na samorodki i z tych samorodków musimy sobie zrobić pierścień z 8 i mamy pierścień. Teraz musimy zrobić portal do Śródziemia i jest nam potrzebny do tego pierścień i ogień. Zapalamy ogień i normalnie przez Q wrzucamy do tego pierścień Q. I co? Powinno nam wybuchnąć. Nie ma pierścienia? No dobra, to weźmy sobie jeszcze jeden. Ciekawe, dlaczego już mi to nie wyszło, nie wiem. Dobra, 9. Coś źle zrobiłam. Mamy jeszcze jeden pierścień. I jeszcze raz zapalimy. Może za daleko stałam? A może trzeba... Nie, tak to zgasiłam. Dobra, jeszcze raz. Ej, nie to. Dwójka. I Q. Wrzucamy do ognia. I nic się nie dzieje. No ludzie, co to się stało? Może dalej musimy stać? Jeszcze raz. Bo przedtem robiłam i mi się udało, więc nie rozumiem tego. Jeszcze raz sobie zrobimy pierścień. I może tak z takiego daleka trzeba. Ku. Nie doleciał. O, jeszcze zdech ogień. Ku. I nic się nie dzieje. A dlaczego? O matko. No naprawdę, możecie mi wierzyć, że przedtem mi działało, a teraz mi nie chce działać. Może to po prostu w tym samym miejscu akurat robiłam. Ale nie, to chyba nie powinno od tego zależeć. O, ale sobie zrobiłam tych samorodków. A może przez to, że już w tym świecie robiłam, to dlatego mi to nie wychodzi. To może założymy sobie nowy świat za chwileczkę, jak mi... Co zrobiłam z tym? Jak mi teraz nie wyjdzie, to założymy sobie nowy świat i zobaczymy. No bo faktycznie w tym świecie już sobie robiłam. Może tak nie można. Ej, no. Ku. No, chyba tak, wiecie. Dobra, założymy nowy świat, ale jak widzicie jest zainstalowany mod, więc dobra, wychodzimy. Założymy sobie nowy świat, stwórz nowy świat, Śródziemie, Śry, U, D, Z, I, M, I, E. Więcej opcji świata, gotowe, stwórz nowy świat. No, jestem trochę zszokowana, ponieważ przedtem mi to się udało i faktycznie fajny jest ten świat. A teraz nie mogę, więc nie wiem. No dalej, świat wygeneruj się. Hopsia, hopsia, szybko, szybko, szybko.
Jest dwa razy dwa. No, dalej. O, dobra, kurczaki słychać. Oj, nie lubię się budzić w dżungli. Mogę sobie przyjść odwiedzać dżunglę, ale w sumie nie lubię się budzić. Dobra, posprzątamy sobie trochę miejsca, zrobimy na ten portal. Sorry, że tak długo to trwa, ale po prostu chcę, żeby było miejsce. Żebyście widzieli, że to działa, no bo no jestem trochę zszokowana, że to nie zadziałało. Dobra, w sumie to nie potrzebujemy skrzynki, zróbmy sobie... Dobra, jeszcze ta... No dobra, było w skrzynce? Było. Okej, trójka. Rozwalmy sobie to. Dobra, chyba tyle nam miejsca wystarczy. Pożyczymy sobie złoto z Too Many Items. Gdzie jest złoto? Jest złoto. Dobra, weźmy więcej sztabek. Aha, jeszcze musimy zrobić sobie crafting. Jest zrobiony. Postawimy sobie tu. Zrobimy ze złota pierścień. No i teraz jak mi nie wyjdzie, to nie wiem. Aha, jeszcze musimy sobie... O, jest tutaj od razu. Krzesiwo podpalimy zaraz kawał lasu. Dobra. I ten pierścień wrzucamy tutaj. Ku. O! Jest. Widzicie? Czyli, że po prostu w tamtym świecie już sobie robiłam i dlatego nie wyszło. Dobra, pozbieramy sobie to. Słychać, że jest portal, bo tak krzyczy jak portal. Dobrze, i teraz musimy tutaj się dostać, czyli dobrze, że nam tutaj rozwaliło trochę ziemi, bo musimy sobie podskoczyć. Już jesteśmy? No dobra, może jeszcze... O, jeszcze jeden. Okej, teraz już jesteśmy i wchodzimy do nowego świata. Pobiera nam się teren. O, czyli jak widzicie, jeżeli już w jednym świecie i jesteśmy teraz w nowym świecie, osiągnięcie zdobyte, jest tutaj napisane na środku Press L to view Middle Earth Achievements, więc nadusimy sobie, może sobie przejdźmy troszeczkę. Mamy nasz portal tutaj. Tu będziemy wchodzić do niego, żeby się dostać z powrotem na ziemię naszą. Może tak wystarczy. Dobrze, na mapie możemy sobie zaznaczyć, że tutaj jest... Dodaj. Portal. OK. Back, exit. OK, także mamy tutaj portal zaznaczony. I mamy nowy świat, gdzie generują nam się jakieś góry, jakieś rzeczy różne. No i naciśnijmy teraz to L. I mamy tutaj zadania do zrobienia. Pierwsze zadanie wykonano. Weszliśmy do Śródziemia. No i tutaj mamy różne rzeczy do zrobienia. Jak się kliknie tutaj, to w Shire mamy zabić hobbita, jakieś coś tam sobie poczytacie. Trolla mamy zabić. Mamy zwiedzić mistyczne góry. W Lothlórien mamy zabić elfa. W Rohanie Slay, nie wiem, niestety ja nie znam angielskiego, więc tak sobie czytam czasami, a czasami nie czytam. Więc nie wiem, co trzeba zrobić, ale na pewno się dowiecie. W Gondorze, o, gondola, gondorowego żołnierza trzeba zabić. No i tutaj różne inne rzeczy do zrobienia. Także jest dużo rzeczy do zrobienia. Co tam jest jeszcze? Gondor. Iron Hills Mordor. No jest dużo tutaj rzeczy do zrobienia i do znalezienia. Na razie wykonaliśmy pierwszy ruch, czyli weszliśmy do
Middle Earth. Teraz powinniśmy znaleźć... A, tutaj, sorry, nie to, tylko L. L. Tutaj to znaczy, że mamy zdobyć 10 punktów, a punkty się zdobywa poprzez właśnie rozwiązywanie zadań, zabijanie stworów i tak dalej. 10, 50 i tak dalej. Tutaj właśnie na tym, co jest na górze, że jest to ten pierścień na środku i pod nim 0, to właśnie tam będzie pokazane, ile punktów już mamy zdobytych. No dobra, no to trzeba by tutaj znaleźć jakąś wioskę hobbitów, czy coś takiego. Nie widać właśnie na tym filmiku, który jest na tej stronie, z której się pobierało film, nie film, tylko moda, to jest, że facet dosyć szybko znalazł taką wioskę. No ja niestety, właśnie ten świat mi się wygenerował bardzo, bardzo zbliżony do tego, który mi się wygenerował, gdy próbowałam. I tutaj daleko, daleko nie mogłam znaleźć wioski. O, ale jak widzicie na mapie, są różne światy tutaj, więc pójdziemy sobie może, no nie wiem, zróbmy sobie creative, to będziemy mogli latać. Polećmy sobie kawałek jeszcze. Jak nie znajdę, no to po prostu, jak widzicie, mod działa i po prostu sobie się bawcie. Wiecie, jak zrobić portal. Zaraz jeszcze wrócimy do niego, żeby sprawdzić, czy dostaniemy się z powrotem do domu, że tak powiem. Jak nic nie znajdziemy. Tutaj się generuje dopiero. Także przygodę tutaj można na pewno dosyć sporą przeżyć sobie, bo no chciałabym, żeby chociaż jakieś coś, żeby się nam pokazało. O, ja mam tutaj ten mod z wieżami i z dungeonami, także to jest tego skutek. No gdzież jest jakaś wioska? No powoli nam się to wszystko tutaj robi. No jak widzicie, świat jest spory, także jest dużo do zwiedzania. Gra się w nim normalnie tak, jakbyście grali sobie w Minecraft. Wynajdujecie surowce i tak dalej. No i jak znajdziecie wioskę, to wtedy zabijecie na przykład hobbita. O, tam nam się teren troszkę zmienia, może coś tam się stanie. O, 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 jest żółte drzewo. O, jest żółte całe. Czyli dotarliśmy nie do wioski hobbitów, tylko do Lothlórien. Także jak widzicie... O, i tu na dole są elfy, z którymi można sobie nawet pogadać. Jak się na nich kliknie prawą... O, to mówią coś tam. O, każdy z nich coś tam gada. Grey Sheep, do you hear them calling? Jak widać, są i kobiety, i mężczyźni. No, w każdym razie widzicie, że jest tego tutaj sporo i można wykonywać te zadania. Teraz jakbym któregoś zabiła, to pewnie by mi się tutaj zrobiło. No to tu nie pasuje, no ale mam ten moc z wieżami, więc tam się tutaj wygenerowała wieża. Także może po prostu, żeby grać w to sobie, to można by stworzyć nową wersję Minecrafta bez innych modów, tylko z tym, ewentualnie jeszcze z mapą, żeby się nie zgubić. Oczywiście Forge musi być i Optifine też się przydaje, chociażby po to, żeby sobie przybliżyć różne rzeczy. Dobrze. Czyli jak widzicie, aha, jeszcze mieliśmy wrócić do... do portalu, żeby zobaczyć, czy on dobrze działa. No, także jak będę chciała sobie pograć tak faktycznie w tą grę, to wtedy sobie zrobię nową wersję Minecrafta bez dungeonów na przykład, bo to brzydko wygląda tutaj w tym świecie Lothlórien.
No i na pewno świat Mordoru pewnie jest taki bardziej zbliżony do Netheru albo coś takiego. Także widzicie, mod działa, można się pobawić. Sprawdźmy jeszcze tylko, czy... No dosyć daleko odlecieliśmy, także musimy teraz powrócić. I zaraz zobaczymy, czy można wrócić do domu sobie na swój świat. Zapewne tak. No i myślę, że jakby tak popróbować sobie z różnymi światami, to może by się wygenerował jeszcze jakiś, gdzie bliżej by się, a może w drugą stronę, jakbyśmy pofrunęli, to by się okazało, że tam jest wioska hobbitów. W każdym razie polecam tą stronę tej Wikipedii i obejrzyjcie sobie te filmiki, które tam są na tej stronie, gdzie się pobiera mod. Bo to właśnie tam jest bardzo ładnie przedstawione, co i jak. Dobra, wchodzimy do portalu. Czerwono się robi, czyli przerzucamy się. Zupełnie tak, jakbyśmy wchodzili do... O, tak. Jesteśmy tutaj, gdzie się urodziliśmy. Tylko jak widzę, zniknęła nam... Aha, bo to wybuchło przecież, jak się robiło. Zniknęła nam workbench. Okej, czyli mod zainstalowany. Jak widzicie, działa. Czyli kończymy naszą instalację, a ja oczywiście proszę, żebyście w komentarzach pisali, co jeszcze byście chcieli, żebyście łapkowali, żebyście subskrybowali, żebyście odwiedzali stronę społeczności, czyli facebook.com z Ania po godzinach. Co jeszcze? Jeszcze oglądajcie oczywiście moją serię Skyblock. No i być może dzisiaj będzie jeszcze kolejna niespodzianka, także na Facebooku się dowiecie wszystkiego. Także tymczasem do zobaczenia. Pa, pa.